Cześć! Witaj na kanale Luminis Oświetlenie. Dzisiaj mam dla Ciebie coś ciekawego, ponieważ często mówi się ostatnimi czasy o szynoprzewodach, o różnego typu systemach oświetleniowych. Dzisiaj jeden z takich szynoprzewodów, a mianowicie szynoprzewód magnetyczny, pokażę Wam, rozpakuję. Z takimi niuansami tutaj się zapoznamy, także zapraszam do odcinka. Dzisiaj mam dla Ciebie coś ciekawego. Jako, że mówiłem już o tym, że będzie szynoprzewód magnetyczny, to tak z grubej rury, ponieważ tutaj mam... Poczekajcie, tylko się za kawał sprzętu. Wygląda to porządnie. Kawał walizki, potężny sprzęt. I co tam mamy? Mamy tam coś ciekawego, zaraz Wam tutaj pokażę. Otworzymy nasz metalowy safe. Zobaczcie. Są tu lampy. Jest to szynoprzewód magnetyczny. Wychylę, pokażę. Nie wiem, czy dobrze widać, jak to wszystko wygląda. Na pewno w przybliżeniu tutaj będzie zaraz też ujęcie, tak, że zobaczycie dokładnie, jak się to prezentuje. No i zaraz Wam pokażę, z czym się to wszystko je, jak to wygląda. Słuchajcie, mamy kilka fajnych rzeczy. Tutaj są oczywiście lampy i są same szyny magnetyczne, także to wszystko można sobie tutaj zobaczyć na żywo. Fajne jest to, że jest to ładnie tutaj upakowane, żeby można było sobie taki przekrój minimalny zobaczyć. Oprócz tego, że lampy są lampy różnej mocy, różnej wielkości, można je podłączyć i to wszystko Wam tutaj też zaprezentuję. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, jak jest zbudowany, jak wygląda taki szynoprzewód. Jeżeli szynoprzewód magnetyczny, oczywiście ma on coś wspólnego z magnesem, jak najbardziej. Słuchajcie, są tutaj, już tylko dajcie, wyciągnę tutaj te wszystkie elementy. Mamy taki mały szynoprzewód. One są bardzo fajne, bo są wąskie, dosyć niewielkie, bardzo ładnie wykonane, jeżeli chodzi o pomalowanie tej powierzchni, bo jest taka struktura, taki mat, czarny mat akurat. Szynoprzewód magnetyczny, jak zobaczycie tutaj w przybliżeniu, ma kilka różnych torów prądowych tutaj. Właściwie on jest na niskie napięcie. Jest system, nazywa się low voltage, czyli niskonapięciowy. 48 V tutaj przebiega nam przez taką szynę. Dzięki temu taka szyna, taki szynoprzewód może nam biec również po ścianie na dół. Możemy nawet sobie tam dotknąć i nic się nikomu nie stanie, więc jest bardzo bezpieczny. To jest ważna sprawa. Potem tutaj też w samym próbniku, który do nas dojechał tutaj w tej walizce, mamy jeszcze szynoprzewód, który ma podwójne takie tory, to znaczy może występować jako lampa wisząca i w tym momencie może nam świecić zarówno na dół, jak i do góry. Lampy, które tam wepniemy, ponieważ oczywiście jako, że system szynowy, jako, że szynoprzewód, to możemy wpinać do środka jak najbardziej lampy, które tutaj mamy z boku zaprezentowane. Kolejny z szynoprzewodów, który tutaj mamy, to jest szynoprzewód montowany podtynkowo. O, go tutaj wyciągnę. Szynoprzewód wygląda w ten sposób, że może go odwrotnie pokażę, tak jak faktycznie jest do podwieszanego sufitu. Montuje się go tutaj w podwieszanym suficie. Od spodu nam przychodzą płyty kartonowo-gipsowe. Możemy je przykręcić tutaj do metalowego, aluminiowego tych takich łapek. I oczywiście szpachlujemy ładnie, nie widać tutaj żadnych łączeń, niczego. To jest też bardzo fajne rozwiązanie, jak chcemy na przykład na suficie mieć tylko taką linię, nie tę linię świetną, co chcemy mieć po prostu cieniutki pasek, który jest schowany, nie widać, nic nie wystaje poniżej sufitu. Do środka montujemy sobie lampy. I te lampy, jeżeli już mówię o lampach, to same lampy wyglądają tak, że mamy tutaj lampy, które nazywają się bento. Jest to lampa, która ma takie diodki tutaj w sobie. Występuje w wersji mniejszej, większej. One różnią się mocą oczywiście od siebie. Podłączymy sobie od razu, zobaczcie, jak to będzie wyglądało, jak świeci dana lampa. Także wyciągniemy sobie tą całą szynę. Ona jest już tutaj podpięta. Podpięta jest pod zasilacz, bo do takiej szyny są potrzebne zasilacze. W środku mamy jeszcze tutaj moduł, taki element, który nam przekazuje ten prąd do samej szyny. No i co? Weźmiemy sobie, wyciągniemy jakąś lampkę. Tutaj jest taka lampka Infinity się nazywa. Linia świetlna. Bardzo fajnie wygląda, dosyć długa. Także zobaczcie, jak jest cieniutka ta linia, jak to się prezentuje. I wepniemy ją do środka i zobaczycie, jak ona tam zaklikuje się. O, świeci. To znaczy, że jest podpięty prąd, że dobrze, podpięliśmy. Ok, mamy tak. Zobaczcie, z boku nie widać. Takie światło tutaj daje. Mniej więcej. Ciepła barwa światła, też bardzo fajnie do wnętrz.
schowane to źródło, czyli nam nie wystaje powyżej szyny, tak jak mówiłem, o czym mówiłem na początku. Słuchajcie, no i sobie wypinamy, można sobie wtedy wypiąć, przepiąć do kolejnej szyny albo przesunąć w danej szynie. Także to jest ta mobilność, jeżeli chodzi o szynoprzewody magnetyczne. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze w całej tej skrzyni magicznej naszej, mamy jeszcze lampy wiszące. Jedną lampę wiszącą, tutaj jest lampka Velo się nazywa. Ta lampa wisi na takim przewodzie. Jest tutaj ten element, który wpinamy też do szynoprzewodu magnetycznego. I zobaczcie, ta szyna jest podpięta. To, że jest podpięta, ja oczywiście tego, nie róbcie tego w domu z normalnymi szynoprzewodami, w których biegnie prąd 230 V, ale wiem, że to jest niskie napięcie. Dotykam sobie w środku palcem przewodów właściwie tych prądowych, nic się nie dzieje. Czyli nie mamy ten bezpieczny prąd, 48 V, dzięki czemu ta szyna może nam biec po ścianie na dół i możemy sobie ładnie te linie świetlne rozświetlić zarówno na suficie, włożyć te lampy na sufit, jak i na ścianę. To jest duży plus, bardzo fajne rozwiązanie, co polecam każdemu. Słuchajcie, podepniemy sobie teraz tą lampkę. Tu jest taki mały element, oczywiście wpinamy sobie do środka, pyk, bardzo fajnie zaklikuje, no i mamy tutaj światło już z tej lampki takiej wiszącej. Jeżeli macie stół na przykład, biegnie taki system szynoprzewodu magnetycznego, biegnie nam nad stołem, to można sobie też takie lampy wiszące powiesić wtedy nad stołem. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajnie będzie doświetlało nam sam stół. Oczywiście w ofercie LED C4 jest więcej takich lampek wiszących, dlatego no tu akurat jest jedna, którą mamy już w tej skrzyni. Magicznej skrzyni LED C4. Dobra, tutaj jeszcze są takie fajne małe reflektorki. Zobaczcie, tu jest taki reflektorek, niewielki, Atom się nazywa. On ma, no nie wiem, może mieć tutaj 3-4 cm do 5 cm maksymalnie, jeżeli chodzi o wysokość. Średnica, tak mi się na oko wydaje, około 2-3 cm. Ale co nim uzyskujemy? Uzyskujemy to, że może punktowo nam fajnie doświetlić, zaakcentować we wnętrzu pewne aspekty, takie niuanse fajne, jak chcemy na przykład doświetlić sobie jakiś obraz czy jakąś strukturę, to też bardzo fajnie wygląda. A zobaczmy sobie, wepnijmy sobie też do tej całej szyny. O. I teraz tak, zobaczcie, taki punktowo oświetlający, jeżeli mamy bliżej ściany, to światło się ładnie nam ślizga po powierzchni i pokazuje nam całą strukturę takiej ściany. To jest też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Okej, dobra, no i wypinamy. Bardzo fajne, no system mi się bardzo podoba z uwagi na te możliwości mobilne, wypinania, wpinania. Jest to bardzo fajny, prosty sposób. Nie trzeba niczego przekręcać, nie trzeba nie okręcać tam jakichś elementów, tylko wkłada się, wyciąga. Jedyny taki minus, który jest z takich rozwiązań, to, że mamy jedno zasilanie i mamy wszystkie lampy włączamy na raz. Ale co w innych systemach szynoprzewodowych, właśnie to, ten minus jest. Natomiast tutaj są lampy, w niektórych tych lampach występują takie sterowania kasambi. To jest taki moduł, który dzięki Bluetooth możemy sobie zasterować i na przykład, jak tutaj Wam wyciągnę taką lampkę, Kiva się nazywa, w tej lampce on występuje. Jeżeli mamy wpięte na przykład kilka takich lamp koło siebie, możemy sobie osobno z aplikacji wybrać i wysterować i wybrać konkretne lampy, żeby nam świeciły albo w sekcji, w obwodach, czyli możemy sobie dzielić daną szynę na różne obwody, na różne takie sekcje, można by było powiedzieć, ściemniać, rozjaśniać. No i w tym momencie możemy sobie dzielić taką szynę. W normalnym przypadku byśmy nie mogli tego podzielić, bo wszystko by się od razu na raz nam zaświeciło. Także jest takie rozwiązanie, firma LED C4 ma przygotowane pod to aplikacje, więc jak najbardziej polecam do przetestowania, do zapoznania się z tym. To wszystko w opisie tutaj będzie na ten temat więcej, będą też aspekty techniczne już konkretnych lamp, więc zapraszam Was do opisu, do tego, żeby sobie poczytać ciut więcej. No i co? Zapraszam Was do testowania, do sprawdzania, do projektowania tych lamp, tych systemów we wnętrzach, ponieważ jest to bardzo fajne rozwiązanie, które się sprawdzi w każdym wnętrzu. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentowania. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, jeżeli spodobał Ci się ten film i ta prezentacja LED C4. I zapraszam do kolejnych naszych odcinków. Już niebawem pojawią się na naszym kanale. Także do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.